Witajcie kochani w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj będziemy przygotowywać sobie ciągnik do akcji Sianokosy. Tak więc zapraszam. Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. When until the reaper takes my life. Never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives. My patience is waning, is this entertaining? My patience is waning, is this entertaining? Właśnie on. 8280 Dodge Warrior. Deskę po ostatnim serwisie, ponieważ minęło, pyknęło 100 godzin i właśnie jest świeżo po wymianie olejów. Tak tutaj mam, proszę, wygląda w środku. Jest czarny Warrior, czyli może trochę się odznacza na drogach, na polach. No dobrze. Można go chyba palić. Wpierw go chyba zatankujemy, AdBlue dolejemy wszystko do fulla, żeby potem w trakcie już jazdy nie było żadnego, wiecie, przestoju w takich rzeczach. Weszło, tak więc 250 weszło, mamy fulla, tu też mamy fulla, oleje wymienione, Boże, super ciągnik, 110 motogodzin, no już 111 praktycznie, bezawaryjnie. Okej, okay. Dobra, jakoś to sobie ładnie wymanewrujemy na myjkę. Ogólnie zjeżdżałam z nim z lawety, to jest mój pierwszy ciągnik w życiu, z którym zjeżdżałam z lawety. Wiecie, jakie to jest takie uczucie, takie dziwne, może nie wiecie, ale naprawdę dla mnie to był szok. Dobra, tutaj mamy myjkę, szybka zmiana butów, tutaj już ładnie sobie posprzątałam dywaniczek, elegancko, wiecie, wszystko tego, tamtego, dobra, MK, parking i... dobra, ja już w odpowiednim obuwiu, czyli w kumaczkach, jest on brudny, bo ostatnie co robił, to był podczepiony do synkro Pottingera. To jest taki bezorkowiec i tam właśnie równaliśmy teren nim, tak więc jest taki cały zakurzony. No i ogólnie jutro akcja trawa, tak więc ma się błyszczeć, bo ja nim jeżdżę i jak ja nim jeżdżę po drodze, ma się błyszczeć. Boże, 20 minut. 20 minut myć ciąg. Dajcie spokój. Masakra! Kolejne 10 przed nami. Kolejne 20 przed nami jeszcze. Pół godziny mycia za nami. Jakoś to wygląda. Jeszcze nabłyszczanie. I
dokładne mycie i osuszanie. I tak to jest kupować czarny ciągnik, na którym wszystkie smugi widać. Do zobaczenia potem. Dobra, po półtorej godziny mycia czarnego ciągnika stwierdzam, że trzeba jakiś nowy środek myjący. Jakie środki wy używacie, jakie polecacie? Piszcie w komentarzach. Będę testować, bo na razie jakby testowałam, tutaj mamy dwa środki, to żaden nie zdaje egzaminu. Tak więc, co polecacie na mycie czarnego ciągnika, żeby taki, wiecie, z połyskiem zostało, bo dałam na błyszczacz, ale ten na błyszczacz zostawił białe smugi, a zmyłam dokładnie wodą. I teraz będę musiała lecieć szmatką, żeby nie wyglądał jak jakiś po gradobiciu. Tak jak wysyłam na Instagramie, koty uwielbiają czarnego dojcza. Przeważnie czarne koty. Nie? Czarny. Tak. To jest już po prostu taki rytuał tutaj, że one po prostu wszystkie lgną. My polecimy zaraz chyba zobaczyć jak na polu, co tam się dzieje. Bo jeden kosi, drugi od razu zgrabia. Znaczy nie od razu, ale tam już minął czas. Tak więc drugi zgrabia, a my idziemy zobaczyć jak im to poszło. I jak jeden wróci, jakiś chłopak. Tam mi położę podczepić przyczepę, bo tam przyczepę trochę mi się ciężko sami podczepia. No i jakoś tego tak czasem no nie widzę, jak się sama mam podczepiać tą przyczepę. Tak więc podczepimy przyczepę, jeszcze trzeba będzie ona smarować. Myć już mi się jej nie będzie chciało. Myć co? Przyczepa to tam, wiecie. Kto patrzy na przyczepę? Na ciągnik każdy patrzy. No i tak to właśnie będzie. Dobra, jesteśmy skontrolować pole i za mną jest Deutsch 665 wraz z dwukaruzelową zgrabiarką Pottingera. Wszystko już chcą zgrabić, znaczy wszystko, większość tam już chcemy zgrabić dzisiaj, żeby po prostu jutro już ostro wozić. A jest takie słońce, jest chyba 25 stopni, jest tak gorąco, że to wszystko naprawdę schnie w mgnieniu oka. Tak więc nie ma na co czekać. I trzeba ruszać. Jadę jeszcze do Damiana, bo on kosi trawy motylem, może zdążę go jeszcze nagrać. Tak więc zostańcie. Witajcie! Tak więc tutaj jesteśmy już na polu. Damian kosi Deutschem 6215 RC-Sik. O, słabo go widać. I kosiarki Pottinger S10. Więc muszę głośno mówić, bo głośno chodzą te kosiarki. Tutaj mamy już taką słabszą trochę trawę. Jest chyba piąty rok już i teraz będzie szła do orania, ponieważ tutaj na jesień będzie zasiana pszenica ozimna. Bardzo pięknie. Samolocik się prezentuje. No i co wam jeszcze mogę powiedzieć? No, ogólnie tutaj piękne są te kosiarki. Szybko robota idzie. Już ostatnie pole i drugi pokos na finale. Niestety pogoda nie dopisała. Jak w pierwszym pokosie było tak mokro, że przez dwa tygodnie lało, tak w tym przez dwa tygodnie była taka susza, że po prostu trawę wypaliło. No i niestety zbieramy co zostało. I tak to właśnie wygląda. No cóż, drugi pokos dobiega końca, bo to jest już ostatnie 10-hektarowe, chyba 10-hektarowe pole. No i co? No i takim właśnie oto akcentem będziemy kończyć naszą dzisiejszą podróż. Miałam nagrać jeszcze podczepienie przyczepy, ale jak widzicie, chłopaki są zajęci, a ja sama nie będę podczepiać, bo po co? Jutro rano sobie podczepimy i ostra akcja, ostra jazda. Pa!